W ostatnim odcinku Jurassic World Evolution 2 mieliśmy dosłownie wszystko. Ucieczkę nowych dinozaurów, burzę, ludzi, którzy byli zjadani przez te dinozaury, a dzisiaj musimy to naprawić. Także witam was serdecznie, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Musimy na samym początku wypuścić ludzi ze schronów, ponieważ oni się tutaj schronili, ale jak widzicie, burzy na razie nie ma. I co teraz robimy? Teraz naprawiamy tutaj ogrodzenia, ponieważ nie wiem w sumie, czy są jakieś dinozaury na wolności. Musimy szybko to sprawdzić. Na przykład jeden hererazaur jest ranny, bo ma wstrząs mózgu przez burzę, nie pytajcie. Jakoś tak po prostu wyszło. Mamy też misję, którą musimy dzisiaj wypełnić, czyli doprowadź osobniki gatunków ceratozaur i majungazaur, którego ostatnio odkryliśmy, do walki na śmierć i życie. Jeżeli chodzi o walkę na śmierć i życie, to pokażę wam... Nie, ty nie będziesz uciekał. Majungazaur, nie ma szans, że ty będziesz dzisiaj uciekał, po prostu. Mam nadzieję, że ty podchodzisz sobie zobaczyć tylko tutaj, a nie żeby uciec, bo jeżeli w kolejnym... Okej, okay, jeżeli kolejny odcinek będzie polegał na tym, że ja będę się zajmował tymi dinozaurami, to ja już mam dość. Zostawcie jakiegoś lajka, bo to jest naprawdę walka z wiatrakami. Zaczynam odcinek, nowa energia, nowe wszystko, bum, majungazaur mówi, ej, rozpieprzę to. Ja wiem oczywiście, dlaczego on chce to zrobić, ponieważ jego wybieg jest tragiczny. Więc może sprawmy, żeby było troszeczkę lepiej. Może się uda to zrobić na szybkości, także las tutaj jakiś, okej, okay, już. O, skrępowany, rośnie mu to, ofiara. On jest pewnie głodny i umiera z głodu. Proszę bardzo, masz ofiarę swoją. Jeżeli chodzi o skały, możemy sobie wybrać alpejskie, tropiki, umiarkowane. O właśnie, parę skałek. Ja wiem, że to wygląda na razie obrzydliwie, ale chodzi o to, żeby te dinozaury mi nie uciekały. Okej? Okay? To jest jakby podstawowa rzecz. Ja nie chcę walczyć po raz kolejny z nimi. O, dużo wody będziecie miały. O, naprawdę... Ty, może nawet przesadziłem z tą wodą. Okej, okay, ale powiedzmy, że na razie nikt będzie git. I chciałem pokazać wam nowego, martwego dinozaura. Tutaj gdzieś on leży. Gdzieś w tym... Tutaj? Nie wiem. Gdzieś leżało ciało tego hereazaura, czy jak on się tam nazywał, bo wygląda na to, że te dwa gatunki dinozaurów nie mogą żyć ze sobą w zgodzie, więc musimy po prostu coś z tym zrobić. Tutaj, jak widzicie, jest zagrożenie ze strony dinozaurów, dlatego, że ogrodzenie mieliśmy cały czas popsute. Więc co możemy teraz zrobić? Możemy wysłać gościa, żeby naprawił to i w międzyczasie zrobić jeszcze rzeczy, które musimy mieć ogarnięte, czyli tak, dodaj zadanie, uspokój tego dinozaura i uspokój tego dinozaura. O, właśnie. Właśnie tutaj, bo on za chwilę ucieknie, za chwilę będzie znowu to samo. O, kolejny już przychodzi kumpel do niego. Ty, co ty robisz? Czemu? O, nie ucieka jednak. Jest jednak zadowolony i on pewnie jest głodny. Ja zobaczę jego las, okej, okay, populacja, obszar, wszystko się zgadza, skała. Dobra, czyli wygląda na to, że opanowaliśmy sytuację, bardzo fajnie. Musimy sprawić, żeby te dinozaury jeszcze walczyły na śmierć i życie i za chwilę pewnie to zrobimy. Tylko na początku chciałbym się upewnić, że żadne mi nie uciekną... Czemu, czekaj, niebezpieczny dla gości? Czemu on jest niebezpieczny dla gości, jeżeli on sobie chilluje w krzakach i tak na dobrą sprawę nic nie robi? Nie wiem. O, zniknęło to, także udało nam się zapanować nad tym wszystkim. Jednak robienie save'ów dosłownie co parę sekund opłaciło się. Dobra, weźmy sobie, ponaprawiajmy jeszcze inne rzeczy, bo gdzieniegdzie, z tego co widać, niektóre dinozaury próbowały uciec. Może im się na przykład burza nie spodobała albo coś takiego. Jeżeli chodzi też o liczbę i zadowolenie ludzi, no to jest tragiczne. Ludzie, oj, mamy 250 ocena bezpieczeństwa. No ja się nie dziwię, że oni nie chcą przychodzić do tego parku, jeżeli pierwsze co przychodzisz, o, mówisz, o, ale fajne dinozaury. Tylko że te dinozaury nie są w klatkach, tylko one szarżują na ciebie, żeby ciebie zjeść. Także ja doskonale rozumiem, czemu ci ludzie... Czekaj, wy wychodzicie... Tak, oni wychodzą dopiero ze schronów. Aha, bo ich było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale dobra, mamy 19 tysięcy. Spróbujmy opanować sytuację, sprawić, że wiecie, że wszystko będzie dobrze i dopiero wtedy zajmiemy się kolejnymi zadaniami. A jeżeli byście chcieli zobaczyć jakąś walkę dinozaurów, to proszę bardzo... Była bardzo szybka i bardzo emocjonująca. Nie, no czemu dinozaury ze sobą walczą? One miały żyć ze sobą w zgodzie. Ja chciałem tutaj zrobić duże ogrodzenie. Krzywe, bo krzywe, ale jednak duże ogrodzenie dla moich pięknych dinozaurów. Okazuje się, że jedyne co na razie mam, to szanse, że mój park za chwilę po raz kolejny będzie jedną wielką katastrofą i będę musiał po raz kolejny go ratować. Dobra, mamy 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy, także spoko. Jednego dinozaura straciliśmy i musimy teraz przetransportować. Czekaj, gdzie jest helikopter? Tutaj jest helikopter. Dodajmy zadanie, uśpijmy jednego z tych ceratozaurów, przetransportujmy go i doprowadźmy do tej walki na śmierć i życie, o której tutaj mówią. Plus możemy w tym czasie pobawić się fajną rzeczą, moją jedną z ulubionych rzeczy tutaj, czyli po pierwsze troszeczkę przemalować tutaj, o, na skałę, żeby był bardziej...
skalny ten teren, a nie wszystko takie, wiecie, zielone, zwykłe. Możemy także podnieść trochę ten teren. Zawsze to trochę urozmaica, nie? Tutaj to wszystko jednak. Bo jak jest ten płaski teren, to zauważyłem, że to wygląda tak nudno, a tutaj wystarczy jakieś górki, wzniesienie na cokolwiek i już to wygląda spoko. Twoi goście martwią się brakiem dostępu do schronów. Ale czekaj, jako? A, dobra, tutaj potrzebujecie. Bo tutaj jest wszystko git, ale w tym miejscu... Dobra, nie ma żadnego problemu, już stawiamy wam schron. O, i kolejna walka się rozpoczęła, także zobaczmy. Może tym razem ten hereazaur, który ma wstrząs mózgu, poradzi sobie. Bardzo ładnie to wygląda, jak się czai tutaj w tej wysokiej trawie. Pewnie bitrate na YouTubie tego nie oddaje, no bo im jest to wszystko szybciej, im więcej jest takich elementów, tym są większe problemy. O, dobra, będzie wam. Ojojku! I znowu to samo. Martwy dinozaur. Dobra, czyli Majungazaur jednak nie chce tutaj nikogo mieć w swoim tym. A szkoda, bo ten duży wybieg, który zrobiłem, to miał być na parę różnych mięsożernych dinozaurów. Myślałem, że też będą mogły żyć w zgodzie. Na pewno w to miejsce jeszcze coś dzisiaj roślinożernego będę chciał. Jakiś, nie wiem, stegozaur albo coś, wiecie, podobnego. Tak, żebyśmy wykorzystali to na maksa, bo zobaczcie, że one mają naprawdę mało terenu, a na przykład tutaj ludzie, którzy sobie przychodzą, no to praktycznie nie widzą żadnego dinozaura, więc wszystko jest tutaj widoczne i... Aha, ja mam tylko jedno miejsce, w którym mogą oglądać te dinozaury. Ale z drugiej strony po co więcej na dobrą sprawę. Dobra, czy jest ceratozaur tutaj? O! A nie, ty jesteś samotny! Czekaj, czy ty chcesz uciec? Mam nadzieję, że nie. W ogóle tutaj mamy popsute ogrodzenie, więc trzeba będzie się tym zająć. I przez to, że ten dinozaur był taki samotny, to aż rozwalił ogrodzenie tutaj. Dlatego spokojnie, już jedzie samochód, żeby to naprawić i uśpimy za chwilę tego dinozaura. Szczerze, chciałbym, żeby został zjedzony, jeżeli mam być szczery. No bo na dobrą sprawę ja nic teraz z nim nie zrobię. On jest samotny, potrzebuje ilu osobników? No potrzebuje ponad jednego osobnika, żeby to miało ręce i nogi, a tak to on czuje się, nie czuje się tutaj swobodnie. Postawiłem masę jakichś krzewów podwodnych. Wygląda to, jakby było tutaj nasrane. I w sumie trochę tak jest. Oj. Proszę nie atakować. Majungazaur, wystarczy, że zjesz sobie kolejnego ziomeczka i w sumie to tyle. Wiecie co? Ja wezmę, może zrobię tak, sterowanie bezpośrednie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jest tutaj taka opcja, że możemy wszystko robić na dobrą sprawę sami. Możemy też sobie porobić na przykład zdjęcia dinozaurów. Cyk, cyk. Obracamy się. I robimy zdjęcie, za które dostajemy troszkę kaski. Chyba wydaje mi się, że już to pokazywałem jakiś czas temu, także spoko. Okej, okay, i mamy naprawione... Dobra, jest naprawione ogrodzenie. 7,5 tysiąca, bardzo fajnie. Ja bym teraz chciał poobserwować, gdzie jest ten ceratozaur. O właśnie, on jest tutaj. Więc obstawiam, że lada moment dojdzie do jakiejś walki pomiędzy tymi dwoma dinozaurami i będę miał jedno zadanie wykonane. Aha, zarówno ceratozaur, jak i majungazaur leżą sobie obok siebie i jeden nie ma do drugiego problemu. A przed chwilą z tamtym to od razu były problemy. To jest dziwne. Może kompsognaty jeszcze bym sobie dodał na przykład tutaj, bo wydaje mi się, że takie kompsognaty będą, wiecie, przemykały gdzieś tam i nikt nie będzie na nie zwracał uwagi, a ludzie będą wtedy bardziej zadowoleni. Mamy 5,5 tysiąca, ponieważ zacząłem pracować nad roślinożernym dinozaurem. Wydaje mi się, że to będzie jakiś taki długoszyjny dinozaur, więc powinno wyjść to, mam nadzieję, że dobrze. I w ogóle powiem wam, że podobno, jeżeli chodzi o DIL, nie wiem, czy są osoby, które tutaj oglądają mój DIL, mam nadzieję, że tak, to podobno update do DIL ma wyjść jeszcze w tym tygodniu, jeżeli nie będzie jakichś takich krytycznych błędów, więc na dobrą sprawę w każdej chwili, gdy ja to nagrywam, może wyjść aktualizacja. Pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. Trzeba będzie obserwować sytuację, jak to będzie wyglądało przez weekend, ale i tak. Tak, oj, czekaj, czemu ty jesteś? A, bo ty jesteś uśpiony. Dobra, czy ja mogę ciebie... Mamy walkę. Chciałem powiedzieć, czy ja mogę ciebie sprzedać? Pewnie będę mógł go sprzedać, ale zanim do tego przejdziemy, to wiadomo, że trzeba ukryć interfejs i po prostu zobaczyć, który z nich wygra, który z nich będzie zwycięski w tym starciu. Szczerze, wolałbym, żeby to był Majungazaur, bo nie chcę po raz kolejny go robić. Tam są dwa ceratozaury albo trzy, które się będą dobrze trzymały. Oj, on padł? Co jest? Czemu on ma takie mieczyki? Dobra, rozumiem. Kontrakty zostały odświeżone. Dostałem kaskę za to. Ej, zarąbisty to jest. Doprowadź dinozaury do walki na śmierć i życie. Pora na ekspedycję. O, wysyłaj na ekspedycję. Zwiększ swoje przychody. Weźmiemy sobie to. Zwiększyłem przychody, także zginął w walce kolejny dinozaur. Bardzo szybko to poszło. Nie było żadnego finishera, co mnie troszeczkę zasmuciło, bo przeważnie te dinozaury naprawdę fajnie pokazują właśnie swoje finishery. No ale dobra, wróćmy może sobie do roboty. Czy ceratozaury są w ogóle zadowolone z tego, że są tylko trzy osobniki? Tak, wygląda... Okej, on sobie śpi. Byłem przekonany, że on już jest przy ogrodzeniu i coś tutaj, wiecie, coś kombinuje, ale fajnie. Dostaliśmy zastrzyk gotówki. Trzeba będzie...
pomyśleć nad kompsognatami. Sekunda, ile są tutaj dwa... A, tylko są dwa osobniki. No to bardzo mało. No przydałoby się coś więcej na pewno do tego ogrodzenia, ale muszę pomyśleć, co by tutaj pasowało. A tego Herrera Zaura sprzedamy za 1302. Nie ma sensu go tutaj trzymać, jak i tak on będzie robił za jedzenie, więc przyspieszmy sobie to. Widzę, że ludzie już z pierwszej formacji już wracają, także zobaczymy, co tutaj ciekawego dostaliśmy od nich. Zobaczmy skamieliny. I mamy tak, o nie, szczerze? Ten dinozaur wygląda jak coś, co już mam u siebie. No ale dobra, no. Jak wiecie, jak tylko to udało im się zdobyć. Ja byłem przekonany, że kompletnie to będzie inaczej wyglądało. Wiadomo, ten dinozaur raczej nie będę chciał, żeby trafił do mojego ogrodzenia, bo mamy już coś bardzo podobnego. Dla mnie te wszystkie, wiecie, ankylozaurowe dinozaury wyglądają praktycznie tak samo. O, na tej prędkości lepiej się to będzie obserwowało. Twoi goście narzekają na brak dostępu do toalet. Gdzie? Aha, tutaj oczywiście. Dobra, spokojnie, już się tym zajmujemy. I jako, że na tamtym ogromnym wybiegu były tylko dwa marżungazaury, to właśnie dwa kolejne się pojawiły i przetransportujemy je do tego, czekajcie, żebym się nie pomylił. Okej, one tutaj są. Widzicie, już prawie po prostu bym się pomylił z tym wszystkim i by poszły nie tam, gdzie trzeba. Jeżeli chodzi o skamieliny, to dostałem coś takiego w miarę interesującego. Wiadomo, to jest roślinożerny dinozaur, więc nie jest to, wiecie, coś spektakularnego. Giełda dinozaurów? Nie, gdzie to jest? O, właśnie tutaj. Zobaczmy sobie te skamieliny i mamy Olorotytana. Nazwa mi się spodobała i tylko dlatego go wziąłem, więc pewnie jako taki bonus, jako taki dodatek do tego wybiegu, to weźmiemy go tam. Okej, sprzedajmy te skamieliny, przypiszmy naukowców. Ile mamy? 4000, więc całkiem spoko to wygląda. No i zaraz spróbujemy odkryć 100% genomu i wpuścimy je tutaj, żeby ich było troszeczkę więcej, bo jak widzicie, one głównie się trzymają tylko na tym terytorium, a jeżeli ktoś chce na przykład tutaj sobie poobserwować dinozaury, no to nie widzi żadnego dinozaura. Więc liczę na to, że te tytany, one będą gdzieś się tutaj trzymały. Ale nie, ja wiem, dlaczego oni się trzymają tutaj, bo przecież jest tutaj woda. Okej, to jest całkowicie logiczne, nie? Że one nie będą podchodziły w inne miejsca. No to trzeba będzie utworzyć... O, jakiś taki zbiornik jeden, tutaj jakiś kolejny. No, i teraz powinny się bardziej rozłożyć te dinozaury. Jest bardzo fajna rzecz, o której w sumie nie mówiłem, ale o tym zdaję sobie sprawę, że każdy z dinozaurów... O, czekajcie. Ujuju, jak wypierdzielił ten pojazd. Czekajcie. Każdy z dinozaurów ma coś takiego jak preferencje dotyczące koegzystencji, czyli jaki dinozaur lubi i jakich dinozaurów nie lubi. I na przykład w przypadku naszego marżungazaura ja popełniłem błąd, bo powinienem na początku sprawdzić, kogo on lubi. I on lubi kianozozaura, karnotaura i padlinożerców lubi, czyli właśnie te takie małe kompi i tak dalej, i tak dalej. Nie lubi mięsożerców innych i terizinozaurów. Także, jak widzicie, karnotaury by się przydały tutaj właśnie w tej zagrodzie, więc pracuję po prostu teraz nad tym. Lada moment powinna wrócić ekspedycja, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak, mamy już genom karno, który sobie pewnie za chwilę wymaksujemy, sprzedamy parę minerałów, $450. Dobra, czy ktoś będzie mógł nad tym pracować? Oczywiście, że tak. Także karno za chwilę zostanie tutaj wpuszczone, no bo muszę jednak wykorzystać ten teren. One nie będą ze sobą się biły, będą ze sobą współgrały. Nawet zobaczę, jak to wygląda w przypadku właśnie ich znielubienia. Hybrydy. Aha, czyli on nie lubi żadnych hybryd. Zauropody. Tak, 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 tak. To są chyba ogólne po prostu ogólne typy dinozaurów. Bo jak widzicie, większość roślinożerców nie ma nic do innych. Terizinozaurów nie lubię też. Nie lubi innych stegozaurów. Okej, ciekawe. I też innych dinozaurów z gatunku ankylozaurów. Ankylozaurowatych. Wiecie, o co chodzi? Nie każcie mi tego powtarzać po raz trzeci. Dobra, także jak widzicie, przynajmniej się czegoś dzisiaj dowiedzieliśmy, ale wiadomo, to nie jest koniec, ponieważ za chwilę będziemy mogli wypuścić nowe dinozaury. I może nie będą one jakoś spektakularne, ale na pewno będą duże. Wow, nie spodziewałem się, że one takie duże będą. W końcu to na pewno będą potrzebowały jakichś nowych drzewek i kurde, podobają mi się. Nawet nie mam pojęcia, czy one są z jakiegoś DLC, czy nie. Mam wszystkie DLC kupione do Jurassic World Evolution 2, ale do tej pory, wiecie, no to było tak, że pojawiało się DLC, cyk, pokazywałem szybko dinozaury, a dopiero teraz mogę się na spokojnie nimi nacieszyć i napatrzeć. Będę chciał zobaczyć populację, właśnie, widzicie. Tego się obawiałem, jest ich po prostu za mało, więc od razu trzeba będzie... nie modyfikujemy genomu.
trzeba będzie je uśpić i po prostu poczekać, aż będzie ich troszeczkę więcej i dopiero je przetransportujemy. No i wszystkie olory tytany zostały już przetransportowane, a raczej są już transportowane. Komfort, brak błonnika nisko nad ziemią, no to potrzebujecie więcej lasu, dobra, nie sądziłem, że będziecie miały taki problem. Błonnik wysoko, błonnik nisko, dobra, zobaczmy, skrępowany. Ważne, żeby one może nie były stuprocentowo zadowolone, w ogóle zaczęła mi troszeczkę gra lagować, nie wiem, czy to widać na filmie, czy nie. Mam nadzieję, że da się to oglądać. I błonnik nisko, o kurde. Chyba, że one mają taki mały teren odkryty i dlatego im po prostu to nie pasuje. Dobra, weźmiemy tutaj ten las. Okej, chyba, że coś innego by mi jeszcze dało, liście nisko. Nie, one potrzebują błonnika nisko, o właśnie. Czyli na dobrą sprawę wystarczy, że im to dam. No i teraz powinny być zadowolone. Zobaczymy, jak to wygląda z innymi dinozaurami, które tu żyją. Zadowolony. Więc udało się kolejny gatunek doprowadzić i będą sobie wszystkie żyły, mam nadzieję, że szczęśliwie. Ale mi gierka zaczyna ścierwić. Co jest? Ej. Może mi się miejsce na dysku kończy, ale nie, no nie wydaje mi się, żeby się kończyło. Nie, mam jeszcze 50 giga wolnego, ale no, czuję, że po prostu coś jest nie tak z gierką. Troszeczkę musiałem poczekać, ale mamy dwa karnotaury gotowe do wypuszczenia i powinny one mieć jakąś fajną skórkę, przynajmniej taką wybrałem. Także zobaczymy, czy rzeczywiście będą wyglądały dobrze. Nie, no są spoko, karno, dobry, to jest po prostu klasyczny dinozaur, tak? Na nim się nie zawiedziesz. Szkoda tylko, że akurat je musiałem wypuścić w nosy, gdzie za dużo nie widać, no ale chcę zobaczyć, czy po pierwsze one mogą żyć w dwa osobniki. Komfort potrzebuje otwartej przestrzeni, oczywiście, ale mi bardziej chodzi o populację. O! Także, okej, taka populacja im powinna wystarczyć. Tutaj mamy z jakiegoś powodu 15. Ale czemu jest 15, jeżeli są tylko 2? Dobra, może czegoś nie rozumiem, nieważne. Teraz musimy je przetransportować i zobaczyć, czy na pewno nie będą się ze sobą gryzły. Oho, chyba za chwilę będzie pierwsze spotkanie tych dinozaurów, ale wygląda na to, że po prostu będą... Jejku, jak on pięknie wygląda. Wygląda na to, że razem sobie będą tak. Jedzą z jednego koryta, jedno mięsko, jak widzicie, mogą żyć ze sobą w zgodzie. Ten jest w 100% zadowolony, ten też jest zadowolony, jeżeli sobie weźmiemy tu. Z nielubienia mięsożercy, marzungazaur, albertozaur, padliożerca. Na pewno dodam jeszcze tutaj jakiegoś właśnie kompsognata, żeby jeszcze więcej tych dinozaurów było, bo nie chcę... Oj! Co tu się stało? Umarł ze starości. O nie, nasze pierwsze ceratozaury niestety umarły. Więc trzeba będzie to ogrodzenie powiększyć i jakieś nowe dinozaury wprowadzić. No ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka i widzimy się już niedługo w kolejnych przygodach w moim parku.